Dzień 21. W czasie ostatniej wojny uczono nas, że jeśli chcemy osiągnąć nasz cel, to musimy być gotowi na każde poświęcenie. Wiemy jednak, że jest tylko jedna odpowiedź, gdy nasz kraj wymaga, byśmy wnieśli swój wkład w walkę o wolność. Kiedy jednak Pan Jezus prosi nas, byśmy poświęcili się ewangelizacji świata, często odpowiadamy milczeniem. Nie możemy pójść. Mówimy, że cena jest zbyt wysoka. Misjonarze są nieustannie zmuszani do najwyższych poświęceń. Nate Saint, misjonarz zamordowany w ekwatorskiej dżungli w 1956 roku. Dzień 22. Bezgraniczne zaangażowanie. Laos, chrześcijanie. Złowieszcza czerwona pieczęć u dołu kartki nosiła insygnia Komitetu Rejonowego Partii Komunistycznej. Dla miejscowych laotańskich chrześcijan słowa te na dokumencie były jeszcze bardziej przerażające. Jeżeli jakakolwiek osoba, plemię lub rodzina zacznie omylnie wierzyć w inne religie, takie jak chrześcijaństwo i tym podobne, musi powrócić do religii, którą wcześniej praktykowała, stwierdzał dokument. Propagowanie takiej religii jest zabronione. Osoby ją wyznające będą musiały się przeprowadzić i zamieszkać w nowym rejonie. Jeżeli jakakolwiek wieś lub rodzina wierzy w inną religię, członkowie komitetu partii są zobowiązani sporządzić odpowiednie statystyki, przygotować listę tych grup ludzi i przesłać ją do biura frontu budowy. Jesteśmy szczególnie zainteresowani tym, ile osób w danym rejonie wierzy w Jezusa i wyznaje chrześcijaństwo. Dokument datowany na 18 lipca 1966 roku został podpisany przez stały komitet frontu budowy. Jakiś czas potem wielu laotańskich chrześcijan zostało zmuszonych, często pod groźbą użycia broni, do podpisania oświadczenia, w którym odwoływali swoje nawrócenie na chrześcijaństwo. Wygląda na to, że dla władzy ateistycznej każda religia jest bardziej do przyjęcia niż wiara w Jezusa Chrystusa. Pomimo wysiłków rządu, Kościół w Laosie rozwija się, a chrześcijanie z odwagą głoszą Ewangelię. Dzieje apostolskie, rozdział 5, werset 29. Piotr i apostołowie odpowiedzieli: trzeba bardziej słuchać się Boga niż ludzi. Gdy władza przeciwstawia się przykazaniom Bożym, zostaje wyznaczona granica i należy dokonać wyboru. Albo podporządkowujemy się człowiekowi, albo opowiemy się za przykazaniami Bożymi ze wszystkimi tego konsekwencjami. Choć naszym ostatecznym celem jest spokój, to jednak nie możemy dopasowywać naszej hierarchii wartości do żądań ludzi. Na przykład, rząd Stanów Zjednoczonych uznał, że modlitwa na terenie szkoły jest niezgodna z prawem. Władza nie może jednak tak naprawdę wydrzeć modlitwy z serc uczniów i nauczycieli, którzy pragną rozwijać swoją więź z Bogiem. Rządy innych państw mogą ustanawiać podobne, a nawet gorsze prawa ograniczające wolność religijną. Bóg jednak uchyla ich postanowienie, gdyż tylko On jest królem serca człowieka. Mamy więc pełne prawo być posłuszni Bogu, a nie władzy ludzkiej. Dzień 23. Bezgraniczna moc Ewangelii. Chiny, Watchman Nee. Watchmanowi Nee, przywódcy chińskiego kościoła, zostało tylko 6 godzin. Musi przyprowadzić do Chrystusa strażnika stojącego przed jego celą, aby list, który napisał ku zbudowaniu chrześcijan, mógł zostać doręczony adresatom poza więzieniem. Przewodniczący Mao Zedong był rozwścieczony faktem rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Chinach. Aby powstrzymać rozwój tego, w cudzysłowie, obcego kultu, chińscy komuniści zmusili do wyjazdu lub zabili wszystkich zagranicznych misjonarzy i wysłali tysiące przywódców chińskiego kościoła do więzień i obozów pracy. Kościół jednak nadal wzrastał. Gdy służba bezpieczeństwa odkryła, że piękne, poruszające i głębokie listy Watchmana Nee wydostawały się z więzienia i docierały do rąk chrześcijan, podwojono liczbę strażników pilnujących jego celi
i nigdy nie dopuszczono do tego, by jakikolwiek strażnik trzymał tam straż więcej niż jeden raz. Skrócono też zmiany do 6 godzin, mając nadzieję, że więzień nie będzie miał dość czasu, by nawrócić strażników. Watchman Nee opowiedział strażnikowi o miłości Boga Ojca i o tym, że Syn Boży oddał za niego swoje życie, aby mógł on żyć na wieki w niebie. Komunizm nie zaprowadzi cię do nieba, powiedział. Może tego dokonać tylko krew Chrystusa. Po 5 godzinach rozmowy strażnik ze łzami strumieniami spływającymi po policzkach powierzył swoje życie Chrystusowi. Jeszcze jedna dusza została pozyskana dla Królestwa Bożego i jeszcze jeden list Watchmana Nee został bezpiecznie dostarczony. List do Kolosan, rozdział 1, werset 29. Dlatego też się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie we mnie działa. Przykład chrześcijańskich męczenników uczy nas, że w głoszeniu Ewangelii musimy być twórczy. Ich kreatywność, odwaga, a nawet spryt powinny nas pobudzić do dzielenia się dobrą nowiną. Choć nie każdy ma okazję przemycać Biblię do krajów, w których nie ma wolności religijnej, to jednak wszyscy możemy żarliwie służyć Królestwu Bożemu. Może to oznaczać zaproszenie sąsiadów na obiad lub kawę, albo też zapisanie się na kurs językowy lub inne zajęcia oferowane w okolicy, w czasie których będziemy mieli szansę spotkać ludzi niewierzących. Nowe metody świadczenia o Chrystusie zawsze niosą za sobą pewne ryzyko. Powinniśmy jednak zawsze być gotowi je podejmować i nie zadowalać się przeciętnością. Jakimi słowami można by opisać Twoją działalność ewangelizacyjną? Rutynowa i mierna, czy też kreatywna i dynamiczna? Dzień 24. Bezgraniczna strata. Peru, pastor Zapata. Peruwiańscy chrześcijanie nie oczekują, że dostaną coś za swoją służbę Jezusowi, powiedział pastor Zapata. Pragną coś dać. Na obrzeżach cichej górskiej wioski pastor Zapata pokazał swoim gościom rząd wykonanych ręcznie białych krzyży, z których każdy reprezentował jednego chrześcijanina zabitego przez partyzantów komunistycznych. Przed małym wiejskim domem pastora Zapaty leżało ciało kolejnego pastora, który poprzedniej nocy został zabity przez rebeliantów. Było przykryte zwykłym kocem i otoczone płonącymi świecami. Wokół zgromadzili się pogrożeni w żalu bliscy. Na zewnątrz, w deszczu i błocie, stali członkowie kościoła zamordowanego pastora. Śpiewali pieśni. Partyzanci zniszczyli ich salę zgromadzeń i spalili wiele domów. Mimo wszystko jednak wychwalali oni Boga. Niebezpieczeństwo wcale się nie oddaliło, gdyż rebelianci mogli wrócić w każdej chwili. Często za cel ataków obierali pastorów, gdyż to właśnie oni mobilizowali całe wioski do oporu wobec marksistowskiej ideologii. Pastor, który oprowadzał gości po wiosce, przypomniał swoim słuchaczom, że Biblia wzywa nas, byśmy szukali Boga, a nie błogosławieństw materialnych, które można otrzymać z Jego ręki. Dlaczego kupujecie koszulę? Zapytał zgromadzonych. Żeby ją używać. Dlaczego Jezus odkupił was za cenę własnej krwi? Żeby używać was w swoim królestwie. Ci ubodzy wierzący byli na to gotowi. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, werset 15. Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Gdy jesteśmy prześladowani za wiarę, łatwo nam jest nadmiernie skupiać się na tym, co utraciliśmy. Nie możemy odżałować dawnych przyjaciół, którzy nas odrzucili z powodu naszej wiary. Tęsknimy za interesami, które kiedyś prowadziliśmy. Użalamy się nad sobą, bo różni ludzie wykluczają nas ze swojego towarzystwa. Warto wtedy pamiętać, że wielu innych chrześcijan utraciło znacznie więcej niż dobra materialne czy powierzchowne relacje. Nie koncentrują się jednak na tym, co utracili, lecz zastanawiają się, jak mogliby jeszcze lepiej służyć Chrystusowi. Z powodu prześladowań wielu z nich utraciło swoje kościoły, domy, pracę i bliskich. Mimo to są gotowi na jeszcze większe poświęcenia dla sprawy Chrystusa. Wiedzą bowiem, że strata poniesiona przez nich na ziemi może się przyczynić do tego, że kolejna osoba dostąpi zbawienia.
Dzień 25. Laos Lu. Bezgraniczny strach. Niepisane prawo milicji w tym komunistycznym kraju było jasne. Jeżeli okaże się, że ktoś z plemienia Khmu lub jakiegoś innego plemienia nawrócił się na chrześcijaństwo, powinien zostać aresztowany. Każdego przyłapanego na ewangelizowaniu plemion zamieszkujących Laos należy zabić. Milicjanci skuli kajdankami ręce i nogi Lu. By go upokorzyć, przeprowadzili go przez wioskę i wrzucili do dołu. Wypuścimy cię, zapowiedzieli, gdy 100 chrześcijan z twojej wioski wyprze się wiary chrześcijańskiej. Nie udało się im znaleźć jednak nikogo, kto chciałby odwrócić się od Chrystusa. Wtedy w gronie milicjantów doszło do tragedii. Syn jednego z nich uległ wypadkowi i złamał obydwie nogi, a syn innego z nich ciężko zachorował i był bliski śmierci. Milicjant, który bił i nękał nowo nawróconych chrześcijan, nagle umarł na zawał serca. Pozostali milicjanci przestraszyli się, wyciągnęli Lu z dołu i pozwolili mu wrócić do domu. Po tym wszystkim władze lokalne bały się już podjąć jakichkolwiek następnych działań przeciwko chrześcijanom z tej wioski. Będąc pod wrażeniem przejawów Bożej mocy, nawróciło się jeszcze więcej członków plemienia Khmu. W miejsce 100 chrześcijan pojawiło się ich 700. Zaczęli nawet ewangelizować sąsiednie wioski. Strach sparaliżował komunistyczne władze lokalne, natomiast chrześcijanie nadal nieustraszeni głosili dobrą nowinę. Psalm 27, werset 1. Pan jest moim światłem i moim zbawieniem, przed kim mam się trwożyć. Strach stanowi jedną z najbardziej podstawowych motywacji kierujących działaniami ludzi. Wpływa na ruch akcji na giełdzie i prowadzi do wojen o ropę naftową. Drzemiąca w nim nieokiełznana energia może wyrządzić wielkie szkody albo też może zostać wykorzystana dla wielkiego dobra. Zawodowym bokserom często mówi się, że strach jest ich sprzymierzeńcem. Dzięki niemu mogą stać się lepszymi pięściarzami. Sprawia bowiem, że są czujni, pobudza ich determinację. Bóg również może posłużyć się naszymi lękami, by uczynić z nas lepszych żołnierzy swojego królestwa. Zawsze, gdy się czegoś boimy, drzemie w nas potencjał do wykonania tego, co wydaje się niewykonalne. Dlaczego? Bowiem to, co nieosiągalne dla nas samych, może zostać osiągnięte dzięki Bożej pomocy. Strach powoduje, że łatwiej jest nam zrezygnować z polegania na własnych siłach i oprzeć się na Bogu. W ten właśnie sposób bezgraniczny strach może prowadzić do bezgranicznej wiary. Dzień 26. Nieustannie się módlcie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 17. Zapomnienie. To wróg numer jeden czuwania w modlitwie. Szybko obiecujemy, że będziemy się o kogoś modlić, lecz niestety nasze dobre intencje rzadko przeradzają się w wytrwałą modlitwę o potrzebujących. Co mogłoby ci przypominać o konieczności modlitwy za prześladowanych chrześcijan? Może nieduża naklejka na tarczy twojego zegarka? Za każdym razem, gdy będziesz chciał zobaczyć, która jest godzina, będziesz mógł wspomnieć w modlitwie kolejną grupę swoich prześladowanych braci i sióstr w wierze. Niezależnie od tego, jaki sposób wybierzesz, by pamiętać o tych, którzy potrzebują modlitwy, bądź w tym wierny. Samo czytanie historii o ludziach bezgranicznej wiary niczego nie zmieni. Modlitwa o nich może wszystko odmienić, nawet dzisiaj. Dzień 27. Bezgraniczna odwaga. Rumunia, młoda kobieta. Była już prawie północ, gdy więźniarki usłyszały zbliżających się strażników. Natychmiast zgromadziły się wokół młodej 22-letniej kobiety, skazanej na śmierć za wiarę w Chrystusa. Wyszeptywały pospieszne pożegnania. Młoda Rumunka nie płakała ani nie błagała o litość. Wcześniej tego wieczoru więźniarki słuchały tej młodej kobiety, która mówiła do nich z jaśniejącą twarzą. Dla mnie ten grób jest drzwiami do niebiańskiego miasta. Któż zdoła opisać piękno tego miasta? Tam nie zna się smutku, jest tylko radość i pieśń. Wszyscy są odziani w białe, czyste szaty i mogą oglądać Boga twarzą w twarz.
Są tam takie rozkosze, których nie da się wyrazić ludzkimi słowami. Dlaczego miałabym płakać? Dlaczego miałabym być smutna? Ta młoda kobieta była zaręczona. Powiedziała jednak swoim współwięźniarkom, że zamiast spotkać się ze swoim ziemskim narzeczonym, spotka się ze swoim niebiańskim oblubieńcem. Bezlitośni strażnicy weszli do celi. Młoda kobieta wystąpiła do przodu, by pójść z nimi. Gdy wychodziła z celi otoczona strażnikami, zaczęła recytować apostolskie wyznanie wiary. Kilka minut później więźniarki, ze łzami spływającymi im po oczach, usłyszały strzały. Wykonujący egzekucję sądzili, że zakończyli życie tej młodej kobiety. W rzeczywistości jednak wysłali ją tylko do o wiele lepszego miejsca, w którym będzie żyć na wieki. List do Filipian, rozdział 1, werset 21. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Odwaga to most, który prowadzi nas ze zwykłej ziemskiej egzystencji do niewysłowionej tęsknoty za niebem. Tym, którzy są w pełni przekonani o istnieniu życia wiecznego, znacznie łatwiej jest zamienić ich stosunkowo marne bytowanie na ziemi na wieczne niebiańskie obywatelstwo. Odwaga pomaga nam zrezygnować ze wszystkiego, do czego lgniemy na ziemi i co sprawia, że pragniemy tu pozostać. Bez niej trudno jest wierzyć w życie wieczne, bo przecież nasze ziemskie istnienie jest wszystkim, co tak naprawdę znamy aż do chwili śmierci. Podążanie w wierze za Chrystusem, w pełni ufności, że umożliwił On nam przejście do wieczności razem z Nim, wymaga odwagi. Podejmując jednak takie postanowienie, zaczynamy mieć jasno określony cel w życiu. Lepiej radzimy sobie z wyzwaniami, jakie ono niesie, i przestajemy się bać śmierci. Dzień 28. Nie modlimy się, by otwarły się nasze granice, lecz by otwarło się niebo. Modlitwa wietnamskiego prześladowanego kościoła. Dzień 29. Bezgraniczna misja. Bhutan, pastor Norbu Promila. Pastor Norbu Promila był zadowolony z nabożeństwa w górach Bhutanu, w których uczestniczyli członkowie jednego z zamieszkujących te tereny plemion. Zebrani wyglądali na wyjątkowo zainteresowanych i otwartych na głoszoną przez niego dobrą nowinę. Nagle, w środku kazania, policja wpadła do środka wszystkimi drzwiami, wtargnęła na scenę i siłą go wyprowadziła. Pastor Promila został wtrącony do więzienia i poddany torturom. Nakazano mu zaprzestać głoszenia Ewangelii. Miał poważne obrażenia głowy i kiedy w końcu wypuszczono go z więzienia, okazało się, że doznał trwałego uszkodzenia ciała. Żona i dzieci przeżyły szok, gdy zobaczyły jego posiniaczoną i zakrwawioną twarz. 10 dni po powrocie do domu zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Wierni z kościoła prowadzonego przez pastora Promilę, w tym rygorystycznie buddyjskim kraju, nie zrezygnowali jednak ze swojej misji. Niedługo po jego śmierci zebrali się i zapowiedzieli, że szukają ochotników, którzy kontynuowaliby jego pracę wśród ludów plemiennych. Zgłosiło się 5 osób. Jedną z nich była wdowa po nim. Choć miała na utrzymaniu 5 dzieci, odpowiedziała na Boże powołanie do pracy misyjnej. Służyła wiernie Bogu i wraz ze swoimi współpracownikami pozyskała dla Chrystusa wielu kolejnych mieszkańców gór. Bóg zadbał też o potrzeby jej rodziny. Przez cały czas trzymała się ona mocno przekonania, że pewnego dnia spotka się ponownie ze swoim mężem i zostanie nagrodzona za swoją wierność Chrystusowi. List do Filipian, rozdział 1, werset 6. Jestem też pewny, że ten, kto rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca, aż do dnia Chrystusa Jezusa. To, co robimy dla Boga, to nie jest jakaś zwykła praca, lecz misja. Nie ogranicza się ona nigdy do działalności konkretnego człowieka lub grupy ludzi, lecz skupia się całkowicie wokół osoby Chrystusa i Jego Królestwa. Dlatego też nawet, jeśli odejdzie ktoś stojący na czele dzieła Bożego, sama misja nigdy nie umiera. Boże dzieło nigdy nie pozostaje niewykonane. Rozwija się cały czas aż do ostatecznego spełnienia.
Ci, którzy są gotowi znosić prześladowanie dla wiary, uczą nas o znaczeniu misji. Rozumieją, że tylko dwie rzeczy będą istnieć na wieki – dzieło Boże i dusze ludzkie. Jeżeli temu właśnie poświęcamy swoje życie, to angażujemy się w misję o wiecznym znaczeniu. Dzień 30. Bezgraniczna przemiana. Część pierwsza. Bangladesz, Andrew. Ewangelista Andrew wpatrywał się w pistolet, zastanawiając się, dlaczego trzymający go człowiek nie wystrzelił. Zabójca był coraz bardziej sfrustrowany, po czym ogarnęło go przerażenie i w końcu uciekł. Zadzwonił telefon i Andrew zaczął rozmawiać z człowiekiem, który zaledwie kilka minut wcześniej przyszedł go zabić. Przywódcy muzułmańscy obiecali mi dużą nagrodę za zabicie ciebie, tłumaczył niedoszły zabójca. Przejechałem przez cały Bangladesz, żeby dostać się do twojego biura. Nagroda była już moja. Byłem gotowy wystrzelić, ale nie mogłem poruszyć ręką. Nie byłem w stanie nacisnąć spustu. Ewangelista z głębi serca podziękował Bogu za ochronę. Dla Andrew sytuacja ta była nieco komiczna. — Co więc mogę teraz dla ciebie zrobić? — zapytał. — Proszę pana, nadal nie mogę ruszyć ręką i to właśnie przez pana. Czy mógłby mi pan pomóc? Andrew od razu pomodlił się przez telefon i mężczyzna natychmiast odzyskał władzę w ręce. Zadziwiony tym cudem wrócił do biura ewangelisty i zaczął zadawać pytania na temat Jezusa, którego przywódcy muzułmańscy najwyraźniej tak bardzo się bali. Ewangelista cierpliwie wyjaśniał znaczenie przesłania Ewangelii. Poczęstował nawet herbatą człowieka, który przyszedł go zabić. Po 45 minutach mężczyzna w modlitwie oddał swoje serce Jezusowi. Posługa dawnego płatnego zabójcy polega teraz na niszczeniu dzieł diabelskich. Jest on misjonarzem w Bangladeszu i współpracuje z ewangelistą Andrew. Księga Hioba, 42 rozdział, werset 2. Wiem, że ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Opisana wcześniej niedoszła próba zabójstwa okazała się komedią omyłek. Gdyby był to film, publiczność wiwatowałaby, widząc wchodzącego na scenę bohatera Andrew. Jak każdy dobry bohater filmowy, Andrew nie tylko pokrzyżował plany wroga, ale całkowicie pomieszał mu szyki. Aż do tego stopnia, że napił się herbaty ze swoim nowo nawróconym niedoszłym płatnym zabójcą. Tego nie było w planie. Diabeł musi cały czas powracać do swojej deski kreślarskiej, by od nowa przemyśleć swoje działanie wymierzone przeciwko nam. Andrew nie był ofiarą okoliczności, w jakich się znalazł, i ty również nią nie jesteś. Gdyby został zastrzelony, jego śmierć stałaby się świadectwem. W odróżnieniu od knowań diabła, Boże plany na twoje życie nie mogą zostać pokrzyżowane.